Pewnego razu dziecko zapytało swojego ojca. Tato, tato, co to są pieniądze? Ojciec zastanowił się przez chwilę, po czym wziął kawałek zwykłego szkła i podał je do oczu dziecka. Popatrz przez nie. Dziecko mogło zobaczyć przez kawałek szkła swojego tatę stojącego obok i ludzi, którzy przechodzili przez ulicę, i samochody, które przejeżdżały, i niebo, i ptaki na niebie, i chmury. I chmury na niebie, i słońce, i księżyc. I kot! I statek! I wielką rybę! Tato, a co jej się przykleiło do ogona? Po czym ojciec wziął srebrną farbę i pomalował jedną część szkła, tworząc tym samym podlew lustra. Popatrz teraz. Ale w tak utworzonym lustrze dziecko widziało już tylko swoją twarz. To jest właśnie niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą pieniądz. Prowadzi ono do tego, że widzisz już tylko samego siebie.